Witam Państwa w gorących pytaniach. Dzisiejszym gorącym pytaniem, jednym wielkim gorącym pytaniem jest pani Tokarczuk, jej zachowanie w internecie w stosunku do swoich czytelników, do obywateli naszego biednego kraju. Gośćmi jest pan Jaoks, pyta.pl, który właśnie przybył, mimo że z nowych spodobał jakaś dziura w centrum Warszawy. Tak, pogoda plus Ukraina i tak jakoś. Rozumiem. Pan Oliver Pochwat w sensie.pl i rozpoczynamy wielką dyskusję na temat tego, co się wydarzyło z panią Tokarczuk. Panowie, pani Tokarczuk dostała Nobla i chyba zatrudniła kogoś do Twittera, na którym to Twitterze nagle wszyscy możliwi od prawa do lewa dostali bany nie wiadomo za co. Jak oceniasz tę sytuację? Oczywiście każdy ma prawo banować kogo chce, to jest jasne, ale osoba publiczna, czy w ten sposób się nie narazi na śmieszność, moim zdaniem narazi się i takim zachowaniem no, pokazuje brak dystansu, więc no, duży jak minus. Jak pan tak. Bez krzesła? Źle właśnie. Przeskakujemy na pana Olivera, w tym czasie proszę dostarczyć krzesło panu Jokowi, który się troszkę spóźnił, w związku z tym ma problemy z siedzeniem. Panie w Oliverze, jak pan ocenia sytuację, w której po prostu nobliska osoba znana, która wszystkich interesuje, znaczy jedni jej nienawidzą, inni ją kochają, generalnie wszyscy chcieliby być blisko pani Olgi Tokarczuk, żeby się ocieplić, albo wręcz przeciwnie, ją pogrzać, i nagle znika taka możliwość dla wszystkich. Znaczy to jest bardzo troszkę dziwna sytuacja, że nasza noblistka praktycznie banuje większość prawicowego Twittera. No i w mojej ocenie, nie tylko w mojej, pani Olga Tokarczuk troszkę wpisuje się w taki podział Polaków. Na zasadzie takiej, że... Tak, znaczy wynika, znaczy to jest nie tylko moja ocena, jakby wynika to z tego faktu, że jeżeli ktoś nie wpisuje się w narrację pani Olgi Tokarczuk, nie wpisuje się w tym momencie w ten kanon jej prezentowanych poglądów, no to nie ma u niej miejsca na Twitterze. No ja powiem, że jeszcze osobiście nie dostałem od pani Olgi Tokarczuk blokady na Twitterze, ale podejrzewam, że też w niedługim czasie mnie to spotka. Sądzi pan, dlaczego akurat pana warto spotkać? No tak jak powiedziałem na wstępie, no jednak pani Tokarczuk blokuje na Twitterze wszystkich. Ale to nie pani Tokarczuk. To jest ktoś, ja napisałem do pani Olgi Tokarczuk, oznaczyłem się, bo ja nie zostałem zbanowany przez nią. Widzę jakąś rozpacz w panu w oczach. No bo wszyscy koledzy zostali zbanowani, a ja nie. I nie chcę wyjść na konfidenta, tak. Wykluczony się pan poczuł, tak? No dobrze. Zobaczmy w ogóle, co nam pani Tokarczuk ma ciekawe do powiedzenia. Pani Tokarczuk na przykład wystąpiła w sukni polskiej produkcji, co jest bardzo pozytywne, jakby nie patrzeć. Ale powiedziała o niej w taki oto sposób. Tak sobie pomyślałam, że ponieważ jestem 15 kobietą z literatury i że minęło właśnie 110 lat od nagrody Selmy Lagerlöf, która dostała tego Nobla jako pierwsza kobieta, no że to tak będzie jakoś miło, jak podkreślę, w jakiś taki, no nie wiem, nawet zabawny sposób nawiązanie do tamtych czasów. No więc pani Tokarczuk wygląda osobę dowcipną, tak? Że samuje sobie jako osobie dowcipnej, a oddawanie konta komuś, kto jest mało dowcipny, chyba jest przeciwskuteczne, tak? Bo sprawia wrażenie, że pani Tokarczuk nie jest dowcipna. Panie w spyty.pl, pan tak. Jest znany z dowcipów, jak pan to ocenia? To właśnie jako tak osoba częściowo znana z dowcipów i też copywriter w jakiejś części, mam takie wrażenie, że pani właśnie Tokarczuk zatrudniła chyba nie wiem, Jacka Kurskiego jako swojego copywritera, bo ona robi wszystko, żeby który dać... To z dwóch? To ten TVP. Okej, dobrze. Chodzi o to, że robi wszystko, żeby dać argumenty, powiedzmy stronie, nazwijmy to, że są jakieś dwie strony, to stronie, która tej takiej niechętnej, czyli tej antyrewizjonistycznej, jeżeli chodzi o sprawy chociażby starozakonnych tutaj panów i pań, którzy ciężkie losy mieli w Polsce. To co wczoraj tam czy przedwczoraj powiedziała, że powinniśmy napisać swoją historię od nowa, bo na przykład mieliśmy niewolników. Zobaczmy ten materiał, bo to jest ciekawa kwestia bardzo. Trzeba będzie stanąć z własną historią twarzą w twarz. I tak jak mówili bardzo ładnie moi przedmówcy, spróbować napisać ją trochę od nowa i nie ukrywając tych wszystkich strasznych rzeczy, które robiliśmy jako kolonizatorzy, jako większość narodowa, która tłumiła mniejszość, jako właściciele niewolników, jako mordercy Żydów.
to wszystko musimy sobie jeszcze raz odpowiedzieć, żeby zbudować siebie na nowo i znowu zdobyć jakiś rodzaj takiego poczucia zaufania do siebie i własnej godności. Myślę, że możemy się też uczyć od Niemców. Oni po wojnie zostali zmuszeni do tego, żeby naprostować swoją historię. Ale my nie możemy dalej tkwić w tych wszystkich takich sennych oparach i opowiadać sobie, jacy to byliśmy wspaniali. Pani Lewicz, jak pan ocenia tą wypowiedź, bo tak jak patrzeć do tyłu, to faktycznie w okresie międzywojennym tam z Ukraińcami sobie poczynaliśmy, narzucając im trochę naszą kulturę w sposób mniej lub bardziej natarczywy, ale Ukraińcy raczej się odwinęli i chyba ta sprawa jest... Teraz się mszczą. No, znaczy, sprawa jest czysta, tak, ale wcześniej patrząc, to taki kolonialny kraj jak Polska był straszliwy, że w chwili, kiedy na przykład z Litwą weszliśmy w układ, to Litwini byli królami Polski, tak to... Tak, znaczy, trochę powiem tak, no, o niewolnikach nie słyszałem. Znaczy powiem tak, no ja nie wiem, czy ja, taki zwykły, szary człowiek, mogę pouczać tutaj wielką panią noblistkę, jeżeli chodzi o kwestie historyczne. Natomiast polecam w tym momencie specjalistyczną literaturę i dużo, dużo samopokory. Pierwsza kwestia jest taka, że Polacy nigdy nie byli jakimiś kolonistami. Kiedy to niby miało być? Były oczywiście pomysły w dwudziestoleciu. Były oczywiście pomysły w dwudziestoleciu międzywojennym, że Polacy mieli własne kolonie, ale to wynikało zupełnie z innych faktów. My nigdy nie mieliśmy niewolników, więc pani Tokarczuk, trzeba powiedzieć wprost, bredzi, bezczelnie kłamie i wystawia nam negatywną opinię na świecie. Teksty pani Tokarczuk, że mordowaliśmy Żydów, tak? No przepraszam bardzo, mordowaliśmy Żydów, ale z drugiej strony największa liczba sprawiedliwych wśród narodów świata pochodzi z Polski. I jeszcze jakieś tutaj padło zdanie, że powinniśmy się uczyć wzorów od Niemców. No tak, no od kraju, który wywołał dwie wojny światowe, który zawsze wszystkim się kojarzy z wojnami i z morderstwami. Teraz mamy stawiać to jako wzór. No to chyba tutaj coś jest nie tak. Natomiast nawiązując do tego, co powiedziałeś o dwudziestoleciu międzywojennym i kwestii ukraińskiej, to też nie jest tak do końca, że Polacy prześladowali Ukraińców. No, zdaję sobie sprawę z tego, że program nie jest poświęcony relacjom polsko-ukraińskim, ale to też wynikało z działalności ukraińskiej, która była stricte terrorystyczna. Tutaj mam na myśli przez organizacje takie jak Ukraińska Organizacja Wojskowa czy Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy, które powodowały terroryzm, które paraliżowały działanie państwa polskiego, ale jako ciekawostkę powiem, że te rzekome prześladowania, które Polacy zgotowali Ukraińcom podobno w dwudziestoleciu międzywojennym, zostały zanegowane przez Ligę Narodów, która stwierdziła, że Polacy postąpili prawidłowo. No to zapraszam do książek historycznych, pani Olgo. Upartego można w ten okres uznać za właśnie taki, kiedy po prostu kogoś tam zmuszaliśmy do bycia Polakami, ale to jest na siłę. Wracając do tematów. Pan prowadzi Twittera, YouTube'a, Facebook i tak dalej, i tak dalej. Jak pan podchodzi do osób, które na przykład są panu nieprzychylne, pan je kasuje, banuje, ośmiesza? Nie, w ogóle jestem złośliwy po prostu, nigdy nie na Twitterze. Czy uważam, że w ogóle nie jestem zły, jak ktoś chce sobie tam pobanować, ale właśnie jak wspomniałem, że ktoś jest w jakiś sposób funkcjonuje publicznie, to raczej jest to siara moim zdaniem. I szczególnie na Twitterze, który jest takim bardzo takim jakby dziennikarz, taki właśnie... To taki forum społecznościowym do kontaktów trochę z pogranicza właśnie polityki, dziennikarstwa, jakiejś tam kultury czy społecznej, czy jak zwał, czy dyplomacji. I tutaj no jest coś takiego, jest taki typ urody, jak kobieta, która uwierzyła, że jest piękna, to pani Olga Tokarczuk jest kobietą, która uwierzyła, że jest mądra. W sensie ona, ja rozumiem, że jakie by nie, bo ja nie mówię o tym jakby, to jest tak samo, jak jest trochę może abstrakcyjny przykład, ale tak, żeby nie było, że w jedną stronę wale. Ostatnio pan Michalkiewicz. I to nie jest istotne, czy w tym, a czy jest istotne, ale nie jest kluczowe do tej sprawy, czy on miał w jakiś sposób, mógł udowodnić prawdziwość swojej tezy, bo pewnie na logikę mógł, tak samo jak, prawda, będziemy podpalali swoje domy, dostaniemy miliard złotych odszkodowania do podpalenia, no to jest jakoś do uzasadnienia, ale z drugiej strony to... to powinien wiedzieć, że takimi wypowiedziami daje po prostu, idealnie wpisuje się w jakąś narrację ludzi nieprzychylnych jemu i jego środowisku. I tu pani Olga Tokarczuk robi coś bardzo podobnego, tylko z drugiej strony, to znaczy chcąc walczyć o jakieś swoje ideały, ja rozumiem, że jej przekonaniu, szczytne, piękne, wspaniałe, jakby idealnie wpisuje się w taki rys takiej karykatury Lemminga, przedstawiciela opozycji, którą niektóry ze środowisk, powiedzmy, Prawo i Sprawiedliwość, czy tam antyplatformowych, kreślą.
A czy mnie dziwi jedno, że pani Olga Tokarczuk mówi to w Szwecji, w której to muzeach do dzisiaj głównymi eksponatami są rzeczy, które Szwedzi ukradli w Polsce w czasie potopu, tak? Brzydko tam pachnie w tych muzeach, bo polscy robotnicy jajka nie, no, zamurowywali. Spodziewałem się po niej, że jak już tam pojedzie, jest taka anty właśnie kolonialistyczna, antyprzemocowa, antywojenna, to w czasie wystąpienia przed Komisją Noblowską, przed tymi posłami, powie tak: dzień dobry, witam państwa, jestem z kraju, z którego ukradliście tysiące dzieł sztuki, które w tej chwili stanowią 90% muzeów szwedzkich. Rozumiem, że oddacie nam teraz w ramach tego, że się oczyszczacie. Nic takiego nie zrobiła, wręcz przeciwnie, pojechała w drugim kierunku i stwierdziła, że Polska, która była zawsze ofiarą Szwecji, jeżeli patrzymy historycznie, jest jej coś winna. A do muzułmanów się przyczepić za potop szwedzki? No proszę cię. Pan jest chyba rasistą. Nie, właśnie nie, właśnie bronię Szwedów teraz. Dobrze, wracając do tematu, który pan wywołał, czyli pani, która w Tokarczuk, która wzbudza emocje chyba specjalnie, niespecjalnie. Zobaczmy, co pani Tokarczuk ma do powiedzenia o religii, bo to jest bardzo ciekawe. O religii wspominała w jednym z wywiadów, ustawiając religię jako taką rzecz, która w sumie jest do zreformowania, ewentualnie zbędna, ewentualnie wpędza ludzi w ciemnotę. No, klasyczna wypowiedź z tego środowiska. Nie lubię tego środowiska, ale po prostu no, jestem zadziwiony, że osoba, która pisze fajne książki, który się wykazuje ogromną, nie wiem, wiedzą, elokwencją i tak dalej, mówi coś takiego strasznie banalnego. Należałoby oddzielić te potrzeby metafizyczne, potrzeby porządku, jakiegoś sensu, systemu, sensu, to co tak, ty ładnie powiedziałaś, tak. Od zinstytucjonalizowanych form religijnych, jasne, że tak. No, wyjście wydaje się tylko jedno, sprywatyzować religię. Sprawić, żeby ona jeszcze raz stała się intymnym przeżyciem jakiejś bliskości z czymś, co pewnie każdy musi sobie zdefiniować na nowo. Sprywatyzować ją i sprawić tak jak instynkt seksualny. To jest, ja wiem, że to jest ryzykowne porównanie, ale przeżywamy pełnię naszej seksualności intymnie w zbliżeniu z drugim człowiekiem, w takiej najbliższej, intymnej bliskości. Być może to jest rozwiązanie dla tej potrzeby metafizycznej, uintymnić ją, tak żeby się jej nie pozbawić do końca, bo wiem, że wielu ludzi nie potrafi żyć bez tej potrzeby. Natomiast żebyśmy mówili o swojej religijności tak jak mówimy o seksie. No i to jest ładne w sumie, tak, bo faktycznie religijność stała się w jakiejś części taką domeną osób, które strasznie dużo o niej mówią, a w życiu prywatnym jakoś niekoniecznie tymi prawidłami religijnymi się kierują. Ci, co o tym mówią, po prostu najgłośniej ich słychać, bo o tym dużo mówią i tyle. No tak, ale w życiu prywatnym nie posługują się raczej dziesięcioma przykazaniami. Także z jednej strony jest to fajne, tylko że z tej wypowiedzi wynika, że po prostu ta instytucjonalizacja w religii, czy po prostu to, że ludzie gromadzą się w kościele, nie mówię po prostu w budynku, tylko że gromadzą się w kościoły, jest czymś złym. Czyli trzeba rozbić to na małe cząsteczki, żeby każdy żył sobie całkowicie osobno i żeby nie było żadnej wspólnoty. Pani Oliwerze. Że powiem brzydko. Z pani naszej nobliski, pani Olgi Tokarczuk, niestety, ale bije leninizm. O jest. Nie, o Jezus, no chwila. Lenin powiedział wyraźnie: religia jest opium dla ludu. No. I pani Tokarczuk w tym momencie przedstawia troszkę taki pogląd. Lenin chciał całkiem wyciąć religię z życia ludzkiego, a pani Tokarczuk jednak... też chce ją wyciąć. No bo jeżeli ktoś mówi, że sprywatyzować religię, no co to w ogóle, co to są za teksty sprywatyzować religię? Jeżeli ktoś mówi o tym, że w tematy wiary tutaj mówi o seksie, no to nie wystawia sobie dobrej laurki. Dlaczego? Religia jest czymś intymnym, ale głównym, dobrze, okej, główną siłą religii jest wspólnota. Jak apelujesz, żeby rozbijać wspólnotę, no to walczy z religią. To walczy z religią. Znaczy, a kolejna kwestia jeszcze jest taka, że ja nie potrafię zrozumieć jednej rzeczy. Mianowicie, jeżeli człowiek mówi głośno o swojej religii, nie wstydzi się swojej religii, to bardzo dobrze widać w przypadku katolików. To jest dyskryminowany. Jest, po co ty mówisz? Religia jest twoją osobistą sprawą. No to chwila, to pani jednak Tokarczuk proponuje o tym, żebyśmy swobodnie rozmawiali o religii tak jak o seksie? A dlaczego mamy o seksie rozmawiać? To, co ktoś robi w zaciszu własnego mieszkania, to jest jego osobista sprawa, to jest jego intymność i nie należy z tym wychodzić na zewnątrz. Więc no pani Tokarczuk w tym momencie, muszę powiedzieć wprost, bredzi. To już mocne słowa, po prostu ja się poniekąd zgadzam z panią Tokarczuk, pewne kwestie są intymne, tak?
Ale ja się tutaj zupełnie zgadzam. To podam taki przykład. Miałem jakiś czas temu wykład dla studentów na SGH i właśnie pytałem się ich, kto z nich opowiada o tym, jest katolikiem i o tym mówi. Na przykład uważa, że mógłby powiedzieć na imprezie znajomym, nie wiem, koleżankom, rówieśnikom, że jest katolikiem, i to jednak jakby wszyscy mówili, że no nie bardzo, że to jednak, jednak uchodzi jaka taka trochę, taki trochę wstyd. No i ja jakby jestem, ja mogę się przyznać, jestem, przyznać właśnie, jestem katolikiem, o tym powiedzieć, dlatego że mam już powiedzmy ileś tam lat żyje i już się nie przejmuje, że prawda. Okej. Okay. Porozmawiamy o tym w drugiej części programu, bo myślę, że temat dopiero rozkręca. Zapraszam na drugą część naszego spotkania. Last.